Witam w 9. webinarium realizowanym w toku projektu Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat, realizowanym z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Gościem dzisiejszego spotkania jest Małgorzata Barczewska, wolontariuszka. Tak, dzień dobry. Gosiu, dlaczego zdecydowałaś się na udział w projekcie? Zdecydowałam się z wielu powodów, ale z najważniejszego, ze względu na to, że mam zaufanie do organizacji i uczestniczę od dobrych kilku lat. Jestem bardzo zadowolona, wręcz ogromnie, i dalsze wyzwania są na pewno korzystne i bardzo się cieszę, że uczestniczę. A jaki wolontariat podejmujesz w tym projekcie i skąd akurat taki wolontariat? No cóż, wolontariat, jakby to powiedzieć, no nasunął się jakby sam. Nie miałam za dużego wyboru, muszę przyznać, ale trafiłam dobrze. Lubię bardzo zwierzęta, znam się troszeczkę na terapii zajęciowej i tutaj też można skorzystać przy okazji zajęć z kotami, jakby z rodzaju felinoterapii, więc jest to ubogacające pod właśnie też takim względem. Też ciekawi mnie właśnie poznawanie jakichś ciekawych działań. Nie miałam nigdy okazji zapoznać się z tą organizacją Kotylion, gdzie się to odbywa, więc też to jest ciekawe, bo ubogacające. Nowi ludzie, którzy tam działają, których też jako wolontariuszy poznałam. No i zacieśnienie takich relacji, przyjaźni z koordynatorką, która jest no właśnie częściej dostępna. No i to wszystko sumując się daje dobre, pozytywne wrażenie. No i tu podkreślam, napisałam też w opinii, ten wolontariat stwarza możliwość takiej fizycznej pracy, ruchu, co korzystnie wpływa i jest prozdrowotne. Właśnie Ola, koordynatorka wolontariatu w Kotylionie, bo o tej organizacji tutaj mówimy, Grupa Kotylion, była gościem naszym w zeszłym miesiącu. Teraz mamy wolontariuszkę. I teraz właśnie z Twojego punktu widzenia, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dobór zadań, jakie to są zadania, jak często jest ten wolontariat organizowany? No tak, zadania są takie średnio trudne, bym powiedziała, ale są też bardzo przyjemne, bo tam się łączy przyjemne z pożytecznym. Mamy zadanie dbać o czystość w tej, jak gdyby, no, w pomieszczeniu wewnątrz, bo to jest tak zorganizowane, że kotki mają swoje właśnie pomieszczenie, gdzie cały czas przebywają. Tam trzeba bardzo regularnie pilnować porządku, trzeba w ogóle kotkami się zajmować, głównie tymi chorymi. No ale zdrowszymi, no to wiadomo, dostarczać pożywienia, wody, też pilnować, żeby nic się złego nie działo. No i my w tym wszystkim uczestniczymy. Jedyne co nie wykonuję, to nie podaję lekarstw, ponieważ no, nie mam takich jakby uprawnień, nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast we wszystkim innym jak najbardziej jesteśmy dopuszczeni. No i tam się musimy zajmować, co jest angażujące, nie ukrywam, ponieważ tych kotków jest nawet i kilkanaście w jednym pomieszczeniu. Więc to obejmuje no, takie czynności, nie każdy może by chciał. Oczyszczenie kuwet, no ogólnie dbanie o porządek, no podawanie wody, jedzenia. A jak często to, ten wolontariat jest zrealizowany i ile czasu trwa? Trwa to z reguły 2 godziny. Łącznie z tą przyjemną częścią, kiedy się bawimy, tą felinoterapią, kiedy kotki okazują nam swoją przyjaźń i to jest bardzo miłe, bo kotki nie są źle nastawione, wręcz przeciwnie, oddzięczają się. No i to jest tak ustalone raz na 2 tygodnie, natomiast cała grupa tam rotacyjnie jeździ. Wiem, że chyba no, raz na tydzień to na pewno ktoś tam uczestniczy. No tak, mówisz, że jest to praca dosyć prosta, ale z drugiej strony na pewno jest odpowiedzialna i wymaga takiej obowiązkowości i przypilnowania, no, no bo jednak jak się tego nie dopilnuje, no to koty nie będą miały czysto w tutaj tych, jest taka sprawa, że no może nie wszyscy byli w stanie, bo no tutaj koty mogą stwarzać ryzyko alergii. No ja nie mam z tym problemu.
No ale może to też warto rozpatrzeć dla osób, które by chciały. No właśnie. Bo no, gdyby ktoś miał uczulenie na sieć kotów, to pewnie by no niestety nie mógł. Znaczy, tam no jest właśnie. Dużo kotów Ja chciałem... i to by było niekorzystne na pewno, ale no ale cóż, jak ktoś ma wszystko w porządku, to nic się nie dzieje. Można. Można Czy oprócz tego są jakieś inne trudności, które mogą napotkać wolontariusza, albo ty napotykasz w tej pracy codziennej, wolontariackiej? No cóż, w tym obszarze jakie trudności? Myślę, że tam, tak jak powiedziałeś, proste to jest dosyć. No chyba, że no nie, ktoś się boi kotów, może ktoś, może nie to, że fobię ma, no ale może się boi, że go podrapią. Też może tak być, czy ugryzą. No to musiałby się sam przekonać, musiałby spróbować. No a jakieś, jeśli chodzi o trudności, myślę, że nie. To same jest, przyjemności. Tak, tak. Myślę, że to jest na tyle rzecz jak gdyby dostępna, że naprawdę, no jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań jakichś zdrowotnych, czy no nie wiem, no tak jak powiedziałam, to zachęcam. Jest to wręcz taki jak gdyby no, dalszy ciąg takich codziennych aktywności, bo wielu ludzi ma koty w domu. Więc tutaj może spokojnie nawet się wyrobić tym właśnie, żeby taki mieć rygor obowiązkowości, bo może ktoś ma z tym problemy. Może w domu też mu tam nie zawsze wszystko na czas się udaje, to tu by się mógł poćwiczyć, bo tam 2 godziny, a pracę trzeba wykonać, no trzeba właśnie, w się. W jakimś systemie określonym. Tak, trzeba się wywiązać. Dokładnie. Czyli wszystko powinno być zrobione. Tam jednak troszkę to jest pilnowane, bo nie można tam za długo siedzieć. Tam osoby, które są no, z tych zarządzających, pilnują. No więc tutaj to jest pozytywne. Można. No można. Mieć takie ćwiczenie właśnie, jeżeli są osoby, którym jakąś trudność sprawia takie, no jakby to powiedzieć, no wywiązanie się, no to tam jest dobre ćwiczenie. Żeby się tego też żeby nauczyć się, wzmocnić tą nauczyć się właśnie, że jest wymaganie, trzeba swój obowiązek spełnić i wtedy jest wszystko okej, okay, tak? Czy w ramach tego projektu jest przewidziane wsparcie dla wolontariuszy, na przykład jeżeli by się pojawiła jakaś sytuacja kryzysowa, czy tak, oczywiście jest wsparcie przede wszystkim właśnie tych osób tam zarządzających, które są opiekunami, tak? Opiekunami, tak? No więc to jest przede wszystkim wsparcie, one jak mówię pilnują porządku, żeby było właściwie wykonana wszystko praca. Żeby wolontariusze się czuli zaopiekowani. Jest pomoc koordynatora, który nawet na początku woził nas, więc to już było bardzo proste. No jest pomoc koleżeńska tam wolontariusze. Jest pomoc psychologa. Można omówić jakieś swoje tam, no nie wiem, jakieś przeszkody, jakie by powstały, żeby się nie załamywać, żeby się przezwyciężać. Psycholog tutaj, myślę, no, spełni zadanie, tak? Czyli to wsparcie tej sfery psychicznej, motywacja, ale też tutaj mówimy o tych kompetencjach, nauce lub wzmocnieniu tych umiejętności, które już posiadamy. A znaczy, dla ciebie? Tak, bo umiejętności konkretnie no to co? Są takie, bym powiedziała, no, proste. Tak jak też ty mówiłeś, ale chodzi o to, żeby właśnie być tutaj uwrażliwić się, że jest to taki jakby rodzaj pracy, tak? Więc tu ktoś na nas liczy, ktoś nam ufa, my tam idziemy w konkretnym celu. No i tu właśnie warto, jeżeli ktoś nie ma takich jeszcze wyrobionych nawyków, żeby nawyki wyrabiał, że jest jego zadaniem się wywiązać i żeby tego się uczył, tak? Że tu zadania trzeba spełnić, prawda? I to myślę, bo są proste zadania, więc tu naprawdę no nie ma przeciwwskazań. Każdy i mężczyzna i kobieta i nawet osoby, które uważam mają takie problemy, że są no, w gorszym samopoczuciu, mogłyby się podjąć i myślę, że z pożytkiem. A tobie coś daje ten wolontariat? Czegoś cię nauczył konkretnego? Tobie jako gosi. Nie daje, słuchaj.
Jakąś potrzebę może ze spokoju? Wzrośnie znałem, tak jak powiedziałam, ja lubię się ruszać. Także tutaj jest dużo ruchu przy tym zadaniu, bo tam trzeba, wiadomo, fizycznie tak sprzątać. Lubię zwierzęta, więc ma frajdę, bo jest tam dużo tych zwierząt, każdy ma swój charakterek, są różne tam odmiany, umaszczenia, więc to jest, te kotki są naprawdę bardzo ładne, sprawia to przyjemność z nimi przebywać, bawić się. A przede wszystkim dla mnie jest korzystne mieć kontakt z przesympatycznymi ludźmi, tak? Czy też macie taką przestrzeń, żeby się z innymi wolontariuszami spotkać albo integrować? Jest raczej taka przestrzeń, bo właśnie jak się wywiążemy, wszystko jest wykonane, to sobie bawimy się z kotami, siadamy, rozmawiamy. Jest takie jakby towarzyskie, właśnie taka interakcja, sobie rozmawiamy, sobie cieszymy się. No. No właśnie, a w tle koty. A koty też się cieszą, tak. Bo koty jak za długo same siedzą, to pewnie też nie jest to dla ich zdrowia korzystne. Jak byś innych zachęciła do tego, żeby podjęli wolontariat? Być może są takie osoby tutaj, które oglądają to webinarium i może by chciały, ale mają w sobie dużo lęku, gdzieś tam jest jakiś opór, no, brakuje im takiej motywacji. Jak ich tutaj zmobilizować? Może co ja mogę powiedzieć? No kiedyś musi być, jeżeli ktoś ma jakieś opory i mu się wydaje, że no, nie da rady, no, nie dla niego, czy w ogóle no, nie wie, co ma robić, no to ja bym powiedziała, no kiedyś musi być pierwszy raz, tak? A tutaj myślę, no to są idealne warunki, tak jak powiedziałam, dla kogoś, kto się czuje może słabo, może niekompetentny, no to tutaj myślę, nie ma dużych wymagań i powinien zaryzykować i brać się i będą efekty, jak, bo tu wszyscy pomagają. No właśnie, tym bardziej, że są koordynatorzy, którzy zawsze właśnie wysłuchają i ten wolontariat dostosują do potrzeb. Dlatego tutaj nie ma przeszkody, potrzeb, że jest to za trudne. Tutaj przeszkoda by była w tym właśnie, że ktoś wewnętrznie no, ma jakieś opory, natomiast zewnętrznych myślę nie ma przeszkód. No mówię, poza tym, że ktoś nie może z kotami mieć interakcji, ale no to musiałby, nie wiem, do lekarza iść sprawdzić, bo alergie no to chyba by wykluczały, tak? No bo mógłby mieć jakieś ze zdrowiem później. Ale wtedy możemy iść na inny wolontariat, no, niekoniecznie z kotami. Mamy też inne placówki, które są w projekcie, także oczywiście na pewno coś się znajdzie. Natomiast jeżeli ktoś lubi właśnie, szczególnie koty, no to już idealne miejsce, bo tam jest dużo kotów. One są chętne do przyjaźni, są sympatyczne, są bardzo zadbane, bardzo, więc tutaj nie ma jakiegoś ryzyka, że się te koty jakoś tam, no nie wiem, no jak to wyrazić, no one są przyjacielskie i no i fajnie. Gosia, ci bardzo dziękuję za podzielenie się tymi doświadczeniami. Dużo takich praktycznych wskazówek, dużo no z twojej perspektywy takich no z mojej przykładów perspektywy to jest dużo jeszcze do powiedzenia, ale myślę, że no najważniejsze to jest dobre wrażenie naprawdę profesjonalizmu w ogóle prowadzenia tej fundacji, tego trzeba wolontariatu. I zobaczyć po prostu. Tak, i myślę, i myślę, że tutaj i osoby, które mają duże wymagania, no to naprawdę nie zawiodą się. Czego możemy ci życzyć jeszcze w dalszej pracy i osobiście? W dalszej pracy mam się zdrowia i dla wszystkich. No, widzę, że jesteś uśmiechnięta, mówisz, że jest dużo ruchu, więc tak, myślę, że ja to lubię, zdrowie, właśnie, tak. Wytwarzam się endorfiny, także mam nadzieję, oczywiście, że oczywiście i falinoterapia tutaj działa. I tej tak pracy będzie. I te kotki można fotografować, różnej. Potem w domu sobie przyglądać się, prawda, jak to fajnie, całą kolekcję, galerię można stworzyć. No i w ogóle. I cieszyć się tym, co się zrobiło i wspominać no, tak jeszcze przez dłuższy czas. Jeszcze raz dziękuję Ci za tą rozmowę, a gościem dzisiejszego webinarium była Małgorzata Barczewska, wolontariuszka w grupie Kotylion. Jeżeli Wam się podobało to webinarium, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, łapce w górze oraz wspieraniu na Patronite, ale to wszystko oczywiście znajdziecie w opisie do tego spotkania. Do zobaczenia. Pa.